2023 rok jest szczególną datą ze względu na to, że na ten czas przypada 100. rocznica śmierci Jarosława Haszka, a także 140. rocznica jego urodzin. Z tego względu chciałabym troszeczkę przypomnieć tę zapomnianą postać, przypomnieć książki, które polecę i które chciałabym, żebyście Państwo sobie odświeżyli, a także opowiem o niedawno wydanej książce, która traktuje o ostatnich tygodniach życia autora przygód wojaka Szwejka. Jarosław Haszek obrósł legendą, to człowiek anegdota, mówi się o nim, że był bigamistą, pijakiem, że był dowcipnisiem, że niczego nie brał na poważnie. I to troszeczkę są też krzywdzące opinie, które spychają go na margines i pokazują go jako takiego człowieka niepoważnego. Jako autor przygód dobrego wojaka Szwejka odniósł spektakularny sukces. Książka ta przetłumaczona została na ponad 50 języków i oczywiście możecie ją wypożyczyć w bibliotece. Szwejk jest postacią bardzo rozpoznawalną i myślę, że jeżeli słyszymy słowo Haszek, to od razu ten Szwejk ciśnie nam się do głowy i wydaje nam się, że to jest jedyna książka, która wyszła spod pióra tego czeskiego pisarza, nic bardziej mylnego. Ja chciałabym jeszcze dzisiaj polecić Wam krótkie opowiadania, satyryczne opowiadania, okraszone humorem, dowcipem, w których Haszek w krzywym zwierciadle pokazuje ówczesnemu społeczeństwo, naśmiewa się z różnych przywar społecznych, politycznych i religijnych i te krótkie opowiadania wcale nie tracą na uniwersalności i dzisiaj bawią nas do tej pory. U nas w bibliotece możecie przeczytać te opowiadanka w zbiorze Zniknięcie posła i Tasiemiec księżnej pani. Życie Jarosława Haszka było bardzo spektakularne. Był on członkiem cyganerii artystycznej, wędrował po Europie, miał wiele przygód i dzisiaj jest postacią rozpoznawalną i popularną, ale u kresu swoich dni był zepchnięty na margines. W książce Ireny Dołskowej Taniec Niedźwiedzia dostajemy opis ostatnich tygodni życia Jarosława Haszka, który spędza je w małej miejscowości Lipnica nad Sazawą. Jest to opowieść o samotności pisarza, który został wykluczony z literackiego kręgu, który został zepchnięty na margines, nie tylko przez środowiska literackie, ale też przez własnych sąsiadów. Haszek nie jest traktowany serio, zarzuca się mu bigamię, pijaństwo, niepoważne podejście do życia i to jakby jeszcze w tej małej miejscowości się potęguje. Wszyscy widzą w nim same wady, nikt nie dostrzega tego, że to jest dobry i zagubiony człowiek. Mało tego, każdy widzi negatywne cechy właśnie w Haszku, a nie widzi ich w sobie. Taniec Niedźwiedzia to jest opowieść wokół biografii pisarza. To jest także świetny portret społeczeństwa, małego społeczeństwa, które tak łatwo ocenia ludzi innych, którzy kierują się innymi zasadami życia. To jest też opowieść o Czechach, o Czechosłowacji i o tym, jak pewien świat chyli się ku końcowi, bo śmierć Haszka przekłada się też na śmierć pewnej sytuacji społeczno-politycznej, która wydawałaby się być trwała. Serdecznie polecam książki Jarosława Haszka, a także Taniec Niedźwiedzia, powieść o ostatnich dniach, o ostatnich tygodniach tego świetnego pisarza.